31-33. Król, biega jest ten, co ma powieści Lęborska. Ma wyniki, które aktualnie... Nie będę zdradzał jego rocznika, ale powiem, że ten spadek tutaj nie rezultat będącego cały czas, kiedy wyszli i tej dyski. Biega publiczny, no, który pokonywał maraton poniżej. I czekamy, jeśli chodzi o kobiety, no i teraz kończy bieg z wynikiem 30. Wygrywa tutaj czy się biegnie, Szyka Morowska. Tak w tej chwili wygląda kolejny szmanecie, 35. Licuni Polski na dystansie 5000 metrów, natomiast wielokrotna, także na listo w półmaratonie, pierwsza porta, która reprezentowała nasz kraj w finale Mistrzostw Świata, powraca na to, bieg jak najbardziej udany na mecze. Za chwileczkę, ponieważ jeszcze zawodnicy tu biegają,
i przez moment musimy tutaj zaczekać. Wyprowadzona pierwsza i przejście. Poprosimy też pana Jana Jadzińskiego. I poprosimy pana Piotra Majnowskiego. Pierwsze miejsce Olivia Brytyjska, drugie miejsce Anna Biegańska, Maryśi Paski, nie ma tutaj żywnata, na pewno nagrodę dla niego zawsze. Poprosimy jeszcze o fanfary, a dziewczęta o to, żeby uniosły te były puchary. To moment specjalny. Przenosimy się teraz na linię startu biegu kolejnego, biegu młodzieżowego, 800 metrów dziewczęta, kończący bieg 10 km. Pomarańczowa koszulka numer 295. W tej chwili 46 minuta, za chwileczkę na zegarze, a to cały czas są naprawdę bardzo dobre wyniki tych, którzy kończą. Gratulujemy serdecznie wszystkim biegaczom kończącym 33. bieg na kolejowy międzynarodowy Bronisława Malinowskiego, dwukrotnego medalisty Igrzysk Olimpijskich. Przypomnę, złoto, rok 80, Moskwa i Montreal 76. Na się 3000 metrów z przeszkodami. Była z rezultatem 29:30 na miejscu drugim jego rodak, a na miejscu trzecim pierwszy Polakowo. Tak wygląda trójka, jeśli chodzi o kategorie generalne kobiet i mężczyzn. I przypomnę, że blisko 700 biegaczy wystartowało podczas 33. edycji. Tutaj cały czas walka jeszcze wśród tych biegaczy o złamanie. Gminy Kres jeszcze w zasięgu. Zobaczcie, zobaczcie jeszcze i mamy silne ostatnie. Widzę pomarańczową koszulkę! I witamy serdecznie Robert Majowski, prezydent miasta Grudzianka w krajem 299. Witamy na wesele 33. edycji. Pamięci jego lata Bronka Majowskiego. Dokładnie 48 minut. To jest świetny rezultat, moi drodzy. Pan Piotr, brat pilotowy z niedowierzaniem. Tak, panie Piotrze, trzeba się zabrać do roboty. I w 34. edycji spróbować dotrzymać kroku swojemu bratu. Wiem, że panowie się umawiają wspólnie na dłuższej tej formie. A na telewizji naszym, który tutaj specjalnie przygotował, MPGN Grudziądz i pan Zenon Różycki, widzimy archiwalne zdjęcia, przepiękne zdjęcia ze zwycięstw zmagań sportowych Bronisława Majewskiego. Cały czas wspominamy sukcesy Bronka na biegach przeszkodowych, ale przypomnijmy, że on także przecież rewelacyjne wyniki uzyskiwał na dystansach płackich od 800 metrów, bo przecież poniżej minuty 50 potrafił przebiec 800 metrów, poprzez 1500 metrów na 5000, 10000 metrów, kończące 1-2002. To już są zawodniczki regularnie podejrzewam trenujące w klubach lekkoatletycznych i w szkołach, które w dniu dzisiejszym przyjęły zaproszenie GKS Olimpia Grudziądz i wzięły udział w biegu memoriałowym Bronka Malinowskiego. Są także uwagające inne konkurencje. No i teraz blisko trybuny finiszują zawodnicy
No już teraz to było 50 minut. 50 minut i 6-7 sekund. Dzisiejszym było pokonanie tej dla niektórych bariery 50 minut. No wiele zawodników to się udało. A ci teraz, którzy finiszują, to już powyżej 50 minut. Teraz tutaj widzimy kolejnych finiszujących zawodników. No i szpaler dziewczynek, które ustawia się, już sięga blisko 60-70 metrów. No za chwileczkę też tutaj w granicach 55, 65, 70 minut. To są te przedziały czasowe, gdzie no, najpierw powinna się zwiększać, gdzie biegacze prosimy o szybkie miarę możliwości zachowanych sił, opuszczenie tutaj sektora. Bezpośrednio po przedyktora wszystkie osoby zdrowe, kibice, którzy się cieszą ich sukcesem, a dla wielu przecież tutaj to debiut na imprezie. Wiem, że wiele. Wow, jak się zachował czujność, jeszcze również poderwał się. Gratuluję zawodnikom. Moi drodzy, proszę, proszę oklaskiwać, bo nie tutaj no tak się wydaje, ale te ostatnie finiszowe metry, one cały czas są ciężkie. A jeżeli Państwo jeszcze będą kibicować, oklaskiwać finiszujących zawodników, to w takiej przyjaznej, miłej atmosferze nie tylko będą kończyć ten bieg, ale przede wszystkim wspomnienia, moi drodzy, wspomnienia. Panie, tu się biega. Jeszcze palce i jeszcze bliższe. Dziewczyny, dziewczyny, spokojnie, spokojnie, to już to ostatnie metry. Tutaj już nieważne jest, czy jesteście na bliższej, dalszej pozycji, moje drogie. Tu już bezpiecznie ustawiamy się, jedna osoba za drugą. Uwaga, poprosimy kogoś z samego leżącego tutaj do miejsca rezonacji. Jest potrzebny jeden z zawodników. A przypominam wszystkim startującym biegu głównym, tym, którzy ukończyli bieg, moi drodzy, że wręczenie nagród biegu głównego będzie gdzieś w granicach godziny 12:30. Moi drodzy, a my nie rezygnujmy z tych oklasków. Oklaskujemy, słuchajcie. Oklaskujemy finiszujących biegaczy i biegaczki. Gratulując im jednocześnie pokonania. No dzisiaj tak naprawdę w niełatwych warunkach atmosferycznych, bo temperatura dni, no to nie są optymalne warunki, zwłaszcza przy takim słońcu do ścigania. Osiągamy dobrych rezultatów i wielu zawodników z pewnością takie uzyskało. Stadion jakby zamknięty w tej chwili, moi drodzy. Ale teraz prosimy o wielkie brawa dla tych finiszujących. Zaraz i tutaj będzie jeszcze więcej. To w tej chwili nie oznacza, że biega jeden, dwa, dwójka zawodników, trójka, że mamy mniej klasek. Właśnie oklaskujemy i tym samym dajemy wyraz szacunku, uznania dla wysiłku. Finisz tutaj zawodniczki, który tak mi jak sprawy na różowym stroju. 55 minut w tej chwili na wydarze. To cały czas są dobre rezultaty, moi drodzy. Dla zawodników, którzy rozpoczynają biegową przygodę, no to tutaj 5 minut 30 sekund na kilometr. A to nie jest taki... Nie chodzimy tym.
Kacia! Miejsce pierwsze, Zuzanna Ratajska, gimnazjum w Bachowie Biskupim. Brawo, brawo oczywiście. Drugie miejsce, Dominika Ogacka, szkoła podstawowa nr 27 w Grządzu. Grzejów i Klaudia Głoka, miejsce szóste, zespołu z wręczeniem na rekrutacji przewodniczącego na imię Mariolę Sokołowską, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Grudziądza, jak również... Zapraszamy już, znaczy wróciła do nas z punktu numer 3, czyli mamy komplet. Bardzo proszę. Moi drodzy, gratulacje dla najgorszy finiszujących, ale także gratulacje dla... ...są na podium. Dokonic Królika jest na podium, a po Królikach nie ma. Czyli tutaj deklaracja trzech mężczyzn. Dziękujemy. Zdarzamy pamiątkowe medale. Sławo, sławo, jesteście w mojej nocy? No właśnie, sędzia starty też się wypełnił i władza. Tutaj z pewnością szybciej chłopcy powinni pozwalać. Przed momentem widzieliśmy, a po nich, po chłopcach młodziczki na dystansie 1004 minuty 15. Żeby tutaj pani w zielonej czapeczce i pan w czerwonej kończyli tak. Czyli zaproszenie GKS Olimpia Grudziądz do tej 33. Dojmąc z panią, bo nie asekurował nas.